open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the... Cześć kochani, dzisiaj jest środa. Paulina poszła wreszcie do szkoły, a ja zastanawiałam się, co mam ubrać. Spojrzałam przez okno i właściwie pomyślałam sobie, że za oknem nie widać grudnia, nie widać zimy, bo świeci słońce. Trawa jest zielona. W ogóle zastanawia mnie ten fakt, bo gdy pamiętam moje dzieciństwo, no to grudzień kojarzył się ze śniegiem, a teraz właściwie małe dzieci śniegu mogą nie poznać. Pamiętam kilka zim do tyłu, gdy śniegu w ogóle przez całą zimę nie było. Jedyna możliwość dotknięcia śniegu była w górach. Trzeba było jechać w góry, aby zobaczyć śnieg. No i nie wiem, wydaje mi się to smutne, bo nawet gdy nie lubię zimy, no to w grudniu powinien być śnieg. Żeby było świątecznie, żeby czuć było tą atmosferę, żeby można było ubrać czapki, szaliki, rękawiczki, żeby było tak zimowo. No, za tym w sumie tęsknię. Jestem ciekawa dzisiejszej herbatki, więc pozwólcie, że zaspokoję swoją ciekawość. Okienko na samym dole i herbatka pomarańczowa. Uwielbiam takie smaki, więc ta herbata na pewno będzie mi smakowała. No i jestem ciekawa tego okienka w kalendarzu Mixit. Jest to okienko na samej górze, więc prawdopodobnie znowu będzie puste. A nie! Coś tu jest. Truskawki i banan. Będę musiała się podzielić z Pauliną, bo ona też uwielbia tą mieszankę. Często macie pretensje i do mnie, i do Pauliny, że posługujemy się zdrobnieniami. Czyli mówimy... nie wiem, książeczka, flakonik, nie wiem, widelczyk, poduszeczka, telewizorek. Kochani, z racji tego, że ja zawsze tak mówiłam, no to nauczyła się tego Paulina, czyli Paulina ma to po mamusi. I niestety nie możecie mieć do nas o to pretensji, ponieważ to właśnie jesteśmy my. My na potrzeby naszej widowni nie będziemy się zmieniać. Oczywiście, jeżeli popełniamy jakieś błędy, no to oczywiście staramy się jakoś to poprawiać, ale to jesteśmy my. Ja posługuję się zdrobnieniami, tak mam, jakoś tak i będę tak robić. Nie uważam tego za coś złego, więc... Nie próbuję z tym walczyć. Tak samo myślę sobie robi Paulina. Nauczyła, wniosła to z domu, w tym domu przebywa, dużo czasu ze mną spędza, więc no, chcąc nie chcąc się tego nauczyła, ma takie same nawyki jak ja. No ale to jesteśmy właśnie my i musicie to zrozumieć, że albo nas lubicie takimi, jakimi my jesteśmy, no albo nas nie lubicie, no. I tutaj jest właśnie taka weryfikacja naszych widzów. No, chciałam tylko skomentować właśnie kilka komentarzy, które gdzieś tam ostatnio przeczytałam. Chciałam się do tych komentarzy w tym filmie odnieść. A ja teraz, kochani, idę na pocztę, aby wysłać wam przesyłki. Ale przesyłki będę wysyłać u nas, więc dopiero jutro pójdę do skrytki pocztowej po kartki od was. Mam nadzieję, że tych kartek będzie naprawdę dużo. It's that time of the year. Wiem, że bardzo mi się teraz pewnie trzęsie ręka, ale idę z siatką pełną zakupów. Oprócz tego mam jeszcze przewieszoną torebkę, ale tak mam ją przewieszoną, że zaraz mi spadnie. Właśnie mi spadła. Słuchajcie, nagrywam się teraz troszeczkę od dołu, ale inaczej nie dam rady, bo nie mam aż tak silnych rąk, żeby trzymać sobie i
żeby trzymać sobie i telefon w górze, i torebkę, i siatkę. No jest tego trochę. Skończyłam lekcję, idę do domu, poszłam do sklepu, bo muszę zrobić obiad dla mamy i dla Kevina. Tacie zrobiłem później, bo tata wraca później do domu. No ale wszyscy sobie zaliczyli obiadek na 17, a że ja będę pierwsza, to ja będę musiała go zrobić, a że nie było produktów w domu, to stwierdziłam, że dobra, przejdę się do Intermarché, jak wrócę do domu, to zrobiłam jakiś może food haul. Mama jest teraz u dentysty, więc nie mam pojęcia, czy w ogóle będzie się na vlogu, czy w ogóle cokolwiek będzie nagrywała, czy się odezwie. Myślę, że po prostu będzie mi dzisiaj służyła jako statyw, więc ten vlog będzie chyba taki dość mój. Zdecydowanie przydałby mi się ktoś do pomocy. Już nie umiem. Dlaczego mieszkamy na trzecim piętrze? Kochani, wiem, że outfity powinny się nagrywać zaraz po ubraniu danej stylizacji, zaraz po wystylizowaniu siebie, no ale rano nie zdążyłam tego zrobić, a bardzo zależy mi na tym, żebyście zobaczyli, co dzisiaj mam na sobie, bo wydaje mi się, że wyglądam troszkę jak nie ja i że troszkę się przełamałam, a zaraz przekonacie się dlaczego. Zobaczcie sami, mam na sobie koszulę, która troszeczkę wydaje mi się jak z lat 80. Co prawda nie żyłam w tych latach, ale oglądając te wszystkie filmy, to tak, powiedziałam, że jest to koszula z lat 80. Oprócz tego mam na sobie bardzo luźne spodnie. Ja nie jestem tego typu dziewczyną, która raczej lubuje taki krój. Ja wolę, jak wszystko jest obcisłe, dopasowane, jak dokładnie widać moją sylwetkę. A proszę, zobaczcie, jednak się przełamałam i ubrałam coś niestandardowego, jak na mnie. Oprócz tego nie chciałam przywiązywać się zwykłym paskiem. Wzięłam sobie taki czarny sznurek, zawiązałam w kokardkę i co prawda teraz ta kokardka już nie wygląda tak dobrze, ale wcześniej wyglądało w miarę okej. Weszłam do domu i zobaczcie, co zostałam. Wielki karton, wielki pusty karton, w którym nic nie ma. Co prawda ostatnio rozmawiałam ze swoją mamą o jakiejś wyprowadzce, ale miałam na myśli swoją wyprowadzkę, jak już będę dorosła, a nie wiedziałam, że oni już chcą mnie wynieść z domu. Czy oni chcą się nie pozbyć? Bo po co byłby im taki duży karton? Nawet tam nie widzę żadnej ulotki z jakiejś firmy. Dobra, przebrałam się już w domowe ciuszki. Mam na sobie taką zwykłą bluzeczkę i pokażę wam, co kupiłam. To tak. Mam dwie paczki takich solonych wafli kukurydzianych. Bardzo je lubię brać do szkoły albo na jakieś wyjazdy. No a że został mi jeszcze czwartek i piątek w szkole, to mam dwa opakowania takich wafli. Oprócz tego mam jakieś chusteczki nawilżające. Mam serek podlaski. Tak, podlaski. Musiałam się upewnić. Pierś z kurczaka. Chlebek tostowy, taki mały, bo na weekend nas nie będzie, bo lecimy właśnie do Laponii, już pewnie o tym wiecie. No a chciałam sobie jutro coś zrobić do szkoły, więc nie chciałam, żeby ten chlebek się po prostu zmarnował, dlatego kupiłam mały. Mam też szampon wzmacniający do włosów osłabionych i wypadających. Wiecie, że mi włosy wypadają. Jest to szampon wyjątkowo skuteczny i bardzo dobrze tolerowany przez skórę głowy, szampon do częstego mycia włosów osłabionych i wypadających. No i tutaj jest ekstrakt ze skrzypu polnego, witamina B5 i insulina z cykorii. Tak wygląda, nie wiem, jeżeli ktokolwiek z was go miał, to możecie mi powiedzieć, czy wam się sprawdził, czy nie. Kosztował chyba 10 zł, więc to jest naprawdę bardzo tani. Mam też dwie zupki błyskawiczne, ale ja nie chcę ich robić, chcę po prostu przyprawy z tych zupek, bo chciałam zrobić kurczaka trochę na ostro. No po prostu bardzo, bardzo smakowały mi przyprawy z takich zupek. No i wydaje mi się, że jak dodam troszkę do kurczaczka, to będzie po prostu dobrze smakował. Mam też pietruszkę, mam też marchewkę. Mam też... Co ja mam? O! Mam serowe nici wędzone. Oprócz tego mam ziemniaki. Oprócz ziemniaków... Właśnie zastanawiałam się, czy to jest ten ziemniak czerwony, czy nie. Wzięłam trochę na chybił trafił, bo nie było nigdzie napisane. Mam nadzieję, że dobrze trafiłam.
I to tyle z moich zakupów. Biorę się za gotowanie, tak? Dzisiaj robię za kuchareczkę, jak już wiecie. No i będę sobie gotowała obiadek przy serialu, przy Stranger Things, bo ostatnio zaczęłam oglądać. Jestem już przy chyba 6 odcinku, także nieźle. Czekam jeszcze na kolejny odcinek Riverdale. No także odpalam Netflixa i gotuję. Nie wiem, chyba nie chcecie być ze mną, bo nie wiem. Mam nadzieję, że wygląda to apetycznie. To jest nasz dzisiejszy obiadek. Kurczaczek oczywiście podsmażony i warzywka uduszone w piekarniku. Biedne warzywa, powinno dusić. Dobra, to idziemy. Szabas mamy jeszcze nie ma, więc jemy sami. Ale on też takie coś dostaje. Tylko mięsa mi zabrakło. Dziękuję bardzo. A to jak ty mnie nagrywasz? No tak, ła, ciepło. A. To ja to przejmę. Idziemy jeść. Zobaczmy, co dzisiaj mamy w sinsejowskim kalendarzu. Czy to są rękawiczki? Być może uznacie, że jestem samolubna, ale tymi rękawiczkami to się z nikim nie podzielę. Bo ja mam fioła na punkcie skarpetek i rękawiczek, więc rękawiczki zatrzymam sobie. Słyszałam, że mama już otworzyła Mixit i mama już otworzyła herbatki, więc mi został kalendarz od kuchni, tak? Mama pokiwała głową, więc tak. Dzisiaj jest 13 czy 12? A to 21, czyli jest 13 dzisiaj. Jest to dość taka duża koperta. Mam jej nie otwierać nożyczkami, dobra. Postaram się zrobić tak, aby nie przerwać niczego, co jest w środku. Ja! Naklejki! Naklejki z owocami i warzywami. A jeżeli jesteście ciekawi, kto dzisiaj coś od nas dostanie, taki prezent przedświąteczny, to już losuję. Otrzymuje Dominika z Goleniowa 72100, to jest kod pocztowy, a Dominika otrzymuje słuchawki z Mikołajami, kremowy szaliczek w czarną krateczkę i skarbonkę ze sklepu Crazy Shop. Jest to skarbonka ze specjalną dedykacją, skarbonka na twoje świąteczne zaskórniaki i wesołych świąt życzę o matko i córko. Także jeszcze może nie wesołych świąt, ale miłego dnia życzymy wam, my o matko i córko. Pa, pa, kochani. Bajo.